Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam. E, dzień dobry, witam na kanale Bartek z tej strunki. Przepraszam, mam czkawkę od wczoraj. No i tak po prostu, tak mnie męczy, że, że głowa mała. Moment, muszę wstrzymać powietrze. Dobra, przeszło. Słuchajcie, e, to, to znaczy zaraziłem się od mojej dystrybucji, od... OpenSource lip, bo mam tam czkawkę. Naprawdę, naprawdę mam czkawkę, zaraz wam to udowodnię. Wielu sobie pewnie pomyślało, no robi se kernele, znowu w sobie z nas robi, jakieś debilne miniaturki, clickbaity i w ogóle. No nie, nie robię sobie, proszę bardzo, program nazywa się czkawka, naprawdę. To nie jest jego tłumaczenie, tylko to jest oryginalna nazwa, reszta jest po angielsku. Co robić kawka, Słuchajcie, świetnym programem polskim jest stworzona przez Polaka, który umożliwia nam znalezienie duplikatów plików w całym systemie, także sieciowym, bo jest możliwość odpalenia tego przez NFS. Przez sam by mi się nie udało, ale NFS jak najbardziej działa. Program jest napisany w raście, jest naprawdę bardzo szybki, zasuwa aż miło. Powiem to tak, rzeczywiście open source'owy, żadnych limitów nie ma, żadnych i tego typu rzeczy. Jego starsza, w cudzysłowie, wersja jest napisana opisana, znaczy opiera się o GTK4 tak, czyli najlepiej wygląda na GNOME, ale u mnie też dobrze wygląda, zobaczycie zaraz, to jest XFCE przy okazji jest jeszcze, jest jego nowa wersja nazywa się, trzymajcie się Krokiet, nie robię sobie TG tylko program nazywa się Krokiet naprawdę, jak ten Krokiet i akurat ta nowa wersja jest napisana też braćcie tylko, że sl ze Slide'em coś takiego tego akurat nie ruszałem. Fajna MZ, chyba. Czeska MZ, jak dobrze kojarzę. E, I ta wersja Krokiet teoretycznie jest nowsza, ale wielu funkcji jednak nie posiada. Ja postanowiłem sobie używać kawki, która jest dostępna bezpłatnie do pobrania na FlatHubie. Proszę bardzo, tu możemy sobie temat ładnie ogarnąć, pobrać. Ewentualnie być może jest w, w repo waszej dystrybucji. Nie mam pojęcia. U mnie w Suzy. Ja mam lipa 15,6. Nie było, postawiłem sobie z Działa pięknie, robi to co ma robić. Co to potrafi? Jest również obsługa z celi. Aby to chciał klepać konsoli, można sobie to z konsoli ogarnąć, tak? Info GitHub, jak najbardziej. Macie informacje, co, gdzie, co robi i tak dalej dla bardziej zaawansowanych ludziów. Opis czkawki 7.0, czyli krokieta. Macie tutaj na medium będzie link pod filmem. Możecie poczytać, jakie są różnice między tymi programami, bo są. Mimo wszystko są GitHub, Krokieta teoretycznie jest dostępny tutaj. Z tego co widzę, to trzeba go kompilować sobie od zera, ale teoretycznie nie jest to. Jak mówiłem, XFCE, lip, no to jedziemy, czkawka. Zobaczycie, co to potrafi. Wczoraj sobie wyczyściłem dysk i działa. Tylko uważajcie, co robicie naprawdę, bo można się nieźle przejechać. Nie chodzi to o bugi programu, błędy programu, tylko że duplikaty, które on znajduje, czasami tak najlepiej to na home robić, nie na systemowej partycji że Zaraz wam to pokażę, proszę bardzo, wyszukiwanie sobie dajemy, buch, jest. U mnie jest to, ja sobie to posortowałem de facto, tak, że moje duplikaty znajdują się tutaj na pulpicie w duplikaty, tak na wszelki wypadek, gdybym coś jeszcze popierdzielił, albo źle mi by tego wało, nie? A cała reszta, jak widać, jest teges. Tak Słuchajcie, możemy wyszukiwać sobie duplikaty wszystkich plików. Ewentualnie puste katalogi, jeżeli są, też możemy sobie wyszukać, no jest tego trochę. Tylko nie razy tego kasować, bo niektóre katalogi mogą być przydatne. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. To samo tyczy się na przykład, chcemy wyszukać sobie duże pliki. Proszę bardzo, wyszukuje nam wszystkie duże pliki w danym systemie. Widzimy co, gdzie jest. Możemy zaznaczyć sobie kilka plików i do tego mamy opcję. Na przykład możemy własne zaznaczenie, odznaczanie, odwróć zaznaczenie. Zaznać wszystko albo odznać wszystko, możemy te pliki usunąć, przenieść albo zapisać sobie do informacji o skanowaniu w tym przypadku, tak? Ja korzystałem akurat z pliki tymczasowo to samo. Piękny program, naprawdę szukałem wczoraj programu właśnie, żeby pozbyć się tych duplikatów i, i znalazłem to. I znalazłem to i jestem zachwycony autentycznie. Może program ma jakieś bagi, nie wiem, to co ja się bawiłem, proszę bardzo, graficzne rzeczy. Mam tutaj posortowane elegancko, znalazło mi chyba 1,5 GB różnych duplikatów, jeżeli chodzi o pliki graficzne. Tak jak mówiłem, uważajcie, na, jeżeli będziecie szukać wszystkiego, bo się może naprawdę źle skończyć. Bo w niektórych katalogach, nawet w domowym katalogu, czyli home, niektóre aplikacje mogą mieć w jednym katalogu dany plik i w drugim też, bo ten system tak ma. Po prostu nie wywalajcie duplikatów, normalnych plików, typu biblioteki SO, KO i tak dalej, bo po prostu mam programy przestaną chodzić. Najlepiej używać tego do obrazów, wideo, muzyki ewentualnie jak chcecie to duplikaty, ale przeglądać to po prostu ręcznie. Tu mamy jakieś spotki yy, da, w miarę do oglądnięcia powiem to tak, proszę, to jest duplikat jeden, nam pokazuje katalogi przy okazji, gdzie jest, no i gdzie jest oczywiście duplikat, tak, więc to chyba też jest jeszcze w miarę bezpieczne, pan Czesiu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ustawienia, to można sobie tutaj wyregulować to, jak chcemy, żeby jak najbardziej nam to było ewentualnie, znaczy jakoś wyszukiwania, powiem to w ten sposób, dokładnie co jest czym, Zapraszam na GitHub, bo tam jest to wypisane, czym się różni dana technologia wyszukiwania tych obrazów. Od razu mówię, nie jest potrzebny żaden RTX, nie wiem, sztuczna więcej. Program nie potrzebuje dostępu do internetu. Możecie go używać offline, nie ma problemu. Nigdzie wasze dane nie są wysyłane. A tak jak mówię, możecie sobie go ładnie tutaj poustawiać albo defaultowo zostawić, bo tak jak mówię, dla mnie to akurat wystarczyło, chyba że macie bardzo podobne zdjęcia na przykład albo pliki ewentualnie tak. No to wtedy można coś ewentualnie ustawiać na Teraz tak, jeżeli chodzi o NFS-a, to ja sobie na znaczy NFS-a. Po prostu podpięłem tutaj mój katalog NFS-a, przynajmniej gdzieś powinien tutaj być. Teoretycznie jest, ja go wczoraj sobie wyszukiwałem, ale dzisiaj NFS chyba mi wy wywaliłem go, bo coś tam robiłem, nie pamiętam. W każdym razie ewentualnie można sobie Google Drive'a przeglądać teoretycznie, bo ja tu Mam też Google drive'a podpiętego w sensie synchronizację, tak? Więc jak coś też jest taka opcja. A co <coughs> do tego tak jak mówię, wystarczy podpiąć katalog i on jest normalnie tutaj przeglądany. Samba może być różnie. Zobaczmy sobie, to jest samba moja, tak. Spróbuję ją teraz ogarnąć, zobaczymy, może przejdzie, nie wiem. Nie jestem do końca tego pewien. Dajmy sobie usuń, chyba mi się wczoraj nie udało tego zrobić. Dajmy sobie na duplikaty, OK i szukaj. To no nie działa. Właśnie Samba nie działa, NFS jak najbardziej tak. Przy obrazach dajmy sobie, albo nawet nie zaznaczajmy tego, bo nie ma tutaj sensu za bardzo. Zobaczmy sobie tak. Jeżeli mamy obrazy, to oczywiście mamy tutaj, proszę bardzo, zaznaczanie, czyli własne zaznaczenia, zaznaczenie od wszystkie oprócz największego rozmiarowo, tak? Albo od najstarszego na przykład, czyli jeżeli źle Wam zaznaczam nie w tych katalogach co trzeba, to można sobie to bez problemu odwrócić bez potrzeby grzebania tego najstarsze albo jeden najnowszy. Naprawdę warto samemu sobie te opcje zobaczyć. Mamy również sortowanie po rozmiarach, bo ewentualnie po zaznaczeniu. Porównywanie tak. zdjęć też jak najbardziej tutaj jest. I tak. Wybieramy sobie dowolny obrazek i możemy po prostu je porównać, który, który, ewentualnie odznaczyć ten i robić to ręcznie, jeżeli taką, e, załóżmy, zajowkę macie. opcje typu usuń albo przenieść do naszego katalogu, tak, Zaz zaznacz, przenieś, bla bla bla. Wybieramy sobie, gdzie to ma wszystko lecieć. I nam to lecie, możemy stworzyć hard hardlinki do tego jeżeli ktoś po prostu coś takiego potrzebuje. Wyszukiwanie a propos uszkodzonych plików to też sobie dodajmy, dajmy tak. Dajmy sobie tak, mój główny home oczywiście. I dajmy sobie tutaj gdzie to jest puste pliki, puste, puste pliki też nam znajduje jak coś. a nie usuwajcie pusty plików, bo one niektóre mogą być po prostu nam tutaj do czegoś nam potrzebne. Zepsute pliki, cokolwiek to znaczy. Tam mniej więcej to wygląda, no, a to mam mojego potworka, dlatego idzie to w miarę bardzo szybko, tak? Natomiast na słabszym kąpie może to iść dużo, dużo spokojniej. Ewentualnie macie mocniejszego, to pójdzie to lepiej, tak? Nie są to godziny, raczej kilka, kilka minut do kilkunastu minut, jeżeli chodzi o skanowanie od zera na przykład obrazu, jeżeli macie tego dużo, tak? Tak, jak tutaj jest 16 tysięcy plików do zeskanowania. Ja to tak jak mówię, próbowałem sobie wczoraj to ogarnąć na nasie. Tak, mój sprzęt zaczął właśnie być konkretnie, no bo 100% robi swoje, tak, przy tym, przy tym czymś. I na nasie powiem tak, że przywiesił mi się dopiero pod sam koniec czekałem pół godziny i, i jeszcze robił, ale tam na nasie tam jest tego od odgroma i trochę, dlatego się nie dziwię, tak? Tam było z, z, dużo, dużo więcej niż załóżmy tutaj. No i teoretycznie już mi właśnie typi, zrobił, niby format, deka, deka ten nieprawidłowy format PNG i tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? E, więc to ten e, ignorowanie foldery można sobie dodać. Są standardowo tutaj dodane foldery, których się nie powinno ruszać tak dodatkowo. Ja sobie dodałem Google Drive, ono nie potrzebuje, żeby mi tam ogarniało temat. Plus mamy tutaj możliwość ignorowania danych rzeczy, dodania sobie, iGNORE, na przykład do treżów, do nie wiem, do jakichś tam innych rzeczy albo po rozmiarze. Na przykład też jest taka opcja, tak. jeżeli chodzi o ustawienia programu, wyglądają one sobie w ten sposobik. Też możemy tutaj parę rzeczy dostosować, jeżeli ktoś potrzebuje. Jeżeli nie, zostawić tak jak jest, bo działa to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, że w przypadku filmów może to trochę dłużej trwać, ale tak jak mówię, no wszystko zależy po prostu od tego, ile tutaj, ile, co, ile, co, jak pou, poustawiacie i jakcie, jakie macie wymagania załóżmy do tego, nie? No, język oczywiście angielski albo polski jest tu jak najbardziej do wyboru. I można powiedzieć, że to jest cały program, on jest dość nieskomplikowany a naprawdę, jeżeli ktoś potrzebuje wyszukać duplikatów albo jakieś innych rzeczy, to jest to bajka. Żadne Total Commandery, żadne, nie wiem, wbudowane w Nemo i inne takie rzeczy. Myślę, że ten program jest dużo, dużo lepszy, jest szybki i naprawdę ma dużo, dużo ciekawych możliwości. Słuchajcie, jako że nie będę Wam dużo czasu zabierał, to kończę ten film, no bo co tu dużo więcej, że tak powiem powiedzieć. Zapraszam na stronkę autora, oczywiście, jak najbardziej, i na GitHub. Czytam sobie właśnie na tym medium poczytać, ewentualnie o tym krokiecie, tak? Krokiet, czyli czkawka 7.0, ten nowy. Pamiętajcie, on ma trochę inną funkcjonalność i warto poczytać najpierw zanim go zaczniecie używać, bo jest nowy. 6.1 sprawuje się bardzo dobrze. No a ta, ta wersja, no tak jak mówię, raz, że trzeba to, tego krokieta skompilować sobie od zera, bo nie ma jej tutaj na, na tym, na, no, na FlatHubie, po prostu nie istnieje, jest tylko łącznie czkawka. I, I tyle. Pan, to jest pan Rafał Mikrut, tak jest z autorem tego programu po prostu. Słuchajcie, ja gorąco zapraszam do sprawdzenia, bo myślę, że minuta to trwa, a może wam. Jeżeli będziecie go stosować, załóżmy coś, ale czyszczenie naszego systemu, to róbcie to naprawdę z wielką, ogromną głową, tak otwartą głową. I, i nie dajcie duplikaty, tak, i, i dajcie wyszukaj. I, I dobra, zrób wszystko i wywal, bo sobie uszkodzicie i powiecie, że ten program jest nic nie warty, tak? Trzeba czasami tutaj pomyśleć. Dziękuję bardzo autorowi, chociaż pewnie nie ogląda tego kanału. A ja mu dziękuję za wykonanie tego programu, bo to jest naprawdę świetna rzecz, po prostu. Ja próbowałem to, to robić w Total Commanderze, myślałem, że mnie krew zaleje, już nie mówię o tunarze, bo tam nawet takiej funkcji de facto nie ma. A tu jest po prostu nie dość, że automat to robi to fantastycznie. Gorąco polecam. Dzięki za obejrzenie. Tak też albo tak, zjedźcie mnie w komentarzach jak coś. Dziękuję za wsparcie tego kanału i co, i widzimy się w następnym filmie niedługo na kanale średniusa. Gorąco pozdrawiam Bartek, cześć.